No i teraz, jak z takiej gwiazdowej czarnej dziury zrobić super masywną czarną dziurę? No, musimy po prostu wziąć materię i nakarmić taką czarną dziurę. To tak się wydaje, że czarna dziura to zje wszystko, co się na nią zrzuci. To nie jest prawda. Radio naukowe wybredna, ale też ostatecznie nienasycona czarna dziura potrafi gromadzić wokół siebie gigantyczne ilości materii, a ta, opadając po spirali, świeci nieprawdopodobnie jasno. Na tyle jasno, że potrafimy dojrzeć takie obiekty na samych krańcach wszechświata, a więc bardzo głęboko w przyszłości. W tym odcinku posłuchacie o kwazarach. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe, podcast o tym, co wiemy i skąd to wiemy. Działamy dzięki wsparciu patronek i patronów. Zajrzyj na radionaukowe.pl, ukośnik społeczności i zobacz, dlaczego warto do nich dołączyć. Odcinek numer 189. Zaczynamy! Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. łączy wiedza. Studia Radia Naukowego, pan profesor Szymon Kozłowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu OGLE. Pan profesor prowadzi badania związane przede wszystkim z astronomią pozagalaktyczną i prowadzi również swój kanał na YouTube w Gabinecie Astronoma. Polecamy serdecznie państwu. Tam głównie o meteorytach z kolei można posłuchać i zobaczyć, jak tam pan się uśmiechał. Wiem, że meteoryty to też zajawka solidna. A jeśli chodzi o tę astronomię pozagalaktyczną to jednymi z bardziej fascynujących, o ile nie najbardziej fascynujących obiektów czy zjawisk poza naszą galaktyką obserwowanych są kwazary. Co to za monstra? Bo są to monstra, nie? Tak, zgadza się. Kwazary są taką podgrupą bardziej ogólnej, szerszej grupy tzw. galaktyk aktywnych. No, gdy wyjdziemy wieczorem na dwór, popatrzymy na niebo, no widzimy gwiazdy, tak? Wszystkie gwiazdy, które widzimy, kropki, widzimy, widzimy kropki, tak, czyli gwiazdy, wszystkie gwiazdy, które widzimy na niebie należą do naszej galaktyki. Czyli galaktyki są to skupiska gwiazd. No poza gwiazdami w takich galaktykach mamy pył, mamy gaz, mamy różne inne obiekty. Przestrzeń we wszechświecie, powiedzmy w uproszczeniu, jest Później mamy następne galaktyki. Wszechświat jest wypełniony galaktykami, skupiskami gwiazd. Gdy jednak będziemy badać ruchy na przykład gazu w takich galaktykach, no, okaże się, że ten gaz się bardzo szybko porusza w centrach tych galaktyk. No coś tam jest dziwnego w centrach tych galaktyk. No okazuje się, że większość galaktyk, jeśli nie wszystkie, mają wewnątrz supermasywne czarne dziury. Czyli czarne dziury o masach miliona mas Słońca, miliarda mas Słońca. No i teraz wszystkie galaktyki, jakie są, możemy podzielić tak zupełnie zgrubnie na dwie grupy. Mhm. Na galaktyki nieaktywne i na galaktyki aktywne. Czym się one od siebie różnią? No, różnią się tym, że na jedne czarne dziury wewnątrz opada materia, a w tym drugim typie galaktyk ta materia nie opada. Na przykład w naszej galaktyce, w galaktyce drogi mlecznej, w której żyjemy, mamy supermasywną czarną dziurę o masie 4 milionów mas słońca. No, ale nic na nią nie opada, więc ona powiedzmy nie świeci. Natomiast są takie galaktyki, w których mamy supermasywne czarne dziury, opada na nie materia. Ta materia tworzy tak zwany dysk, dysk akrecyjny. Po spirali ta materia opada na czarne dziury. Ten dysk bardzo, bardzo jasno świeci. Te dyski tak jasno świecą w tych galaktykach, że widać te obiekty z krańców wszechświata. Takie galaktyki nazywamy galaktykami aktywnymi. I to są te nasze kwazary właśnie? Te sub, takie jaśniuteńkie dyski akrecyjne, de facto krążące wokół supermasywnej czarnej dziury, gdzieś w odległej galaktyce, w jej centrum? Tak. Znaczy jest kilka rodzajów galaktyk aktywnych. Jednym z nich są kwazary. Wszystkie te typy to jest to samo. Znaczy to jest ten sam obiekt, tylko widziany pod różnym kątem. Więc Kwazary jest jednym z podtypów galaktyk aktywnych. Wszystkie typy galaktyk aktywnych zostały w latach 90. zunifikowane do jednego modelu, właśnie do modelu galaktyki aktywnej lub Aktywnego jądra galaktyki. Powiedzieliśmy o tym, że to są monstra, znaczy, ja powiedziałam, Pan się z tym zgodził. Jak bardzo jasny może być taki kwazar, właśnie, ten, ta, ta materia świecąca wokół Czarnej dziury. Taki obiekt może być bardzo jasny, dużo bardziej jasny niż wszystkie gwiazdy w galaktyce. No, okazuje się, że. Czy coś mogłoby świecić jaśniej niż cała droga mleczna razem wzięta? Na przykład? Tak, jeśli weźmiemy na przykład naszą całą drogę mleczną, 100 miliardów gwiazd, które świecą, no to kwazary potrafią być dużo, dużo jaśniejsze. Ten dysk, ten tak naprawdę mały dysk wokół czarnej dziury, potrafi być wielokrotnie jaśniejszy od wszystkich gwiazd w galaktyce. Niedawno mieliśmy ogłoszenie odkrycia najjaśniejszego kwazara we wszechświecie. No on ma jasność około 10 tysięcy razy większą niż jasność naszej galaktyki. To tak jakby wziąć 10 tysięcy... 000... Takich galaktyk jak nasza, i wszystkie naraz, gdyby świeciły, to by były tak jasne, jak ten dysk akrecyjny wokół supermasywnej czarnej dziury. I też rozmiary tych dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur są już mierzone w latach świetlnych, więc to są naprawdę jakieś gigantyczne obiekty. To ja bym chciała zrozumieć, dlaczego w zasadzie tak jest, że jak mamy tę czarną dziurę, to materia krąży wokół niej i dlaczego ona świeci, skąd się bierze ta energia, która powoduje, że ten pył się tak właśnie wyświeca tę energię. Dlaczego? Dlaczego nie jest tak, że cała ta materia się tak nie, nie wsysa, tak, tak plumka do tej czarnej dziury, nie? Bo się tak to kojarzyło. Jak to działa? Materia w przestrzeni, jeśli ma opaść na dowolne ciało, nawet gdyby miała Ziemia opaść na Słońce, no to zazwyczaj taka materia w przestrzeni... Ma moment pędu. Mamy w fizyce kilka takich zasad: zasada zachowania energii, zasada zachowania momentu pędu, i właśnie zasada zachowania momentu pędu rządzi tym, jak się materia zachowuje wokół czarnej dziury. Jeśli w momencie początkowym mamy niezerowy moment pędu, no to okaże się, że materia po prostu nie może bezpośrednio prosto wpaść do czarnej dziury, musi zacząć krążyć wokół czarnej dziury po orbicie. No i teraz w takich czarnych dziurach materia opada na czarną dziurę, tworzy się dysk. Po spirali materia powoli opada coraz bliżej, coraz bliżej czarnej dziury. Nawet z prawa Keplera zwykłego wiemy, że im jesteśmy bliżej masywnego obiektu, tym musimy krążyć szybciej, żeby nie wpaść do czarnej dziury. Więc im jesteśmy bliżej takiej czarnej dziury, no to materia porusza się szybciej. Możemy sobie to wyobrazić, że w takim dysku mamy warstwy. Warstwy bliższe, warstwy dalsze, no i takie dowolne dwie warstwy, nawet oddalone o milimetr od siebie, będą o siebie tarły. Tarcie powoduje nagrzewanie się. Energia, którą ta materia ma na początku, jest po prostu wyświecana w postaci światła. I dlatego widzimy te obiekty z tak dużych odległości, z krańców Wszechświata. Ale część tej materii faktycznie do czarnej dziury wpada, prawda? Bo ona się żywi, karmi się tą materią, można tak powiedzieć. Tak, część materii na koniec rzeczywiście wpada do supermasywnej czarnej dziury. No, część jest energii wyświecana właśnie w postaci światła. Jak długo taki kwazar może istnieć? Tak sobie wyobrażam, że w pewnym momencie, no nie wiem, albo się kończy zapas tego pyłu galaktycznego, tej materii, która opada na czarną dziurę i wyobrażam sobie, że już ta wielka czarna dziura masywna już jest taka wielka, ale nie ma nic dookoła, co może na nią względnie łatwo wokół niej krążyć. I co? I to wygasa? I to jest doskonałe <laughs> pytanie, bo dokładnie to się <laughs> dzieje jak popatrzymy sobie na kwazary, które znamy, a znamy ich bardzo wiele, takich potwierdzonych, powiedzmy milion, kandydatów kilka milionów już na stan dzisiejszy. One są w różnych odległościach od nas. No jeśli obiekty we wszechświecie są w różnych odległościach, oznacza to, że światło leciało do nas od nich długi czas, ale różny, tak? Mamy znamy takie kwazary, od których światło do nas leciało 13 miliardów lat, wszechświat ma 13,8 miliarda lat, czyli większość czasu trwania wszechświata, a najbliższy kwazar jest w takiej odległości, że światło biegło do nas 600 milionów lat. Więc jak obserwujemy kwazary, to widzimy je na różnych etapach życia wszechświata. Na początkowych etapach, na tutaj bliżej nas, czyli powiedzmy końcowych. Znaczy, to jeszcze nie jest koniec wszechświata, ale bliżej nas. Najlższych. No późniejszych etapach wieku wszechświata. No i tak jak pani powiedziała, kwazary i zaczynają się w pewnym momencie, i kończą się w pewnym momencie. Jest taki moment w trakcie życia wszechświata, w którym jest ich najwięcej. Jest to około 3 miliardy lat po wielkim wybuchu, po początkach naszego wszechświata, czyli około 10 miliardów lat temu. Było ich najwięcej no przez ten czas zjadały tą materię, którą mogły. I na przykład wokół nas, wszystkie galaktyki, albo prawie wszystkie w takiej pobliskiej przestrzeni wokół nas nie są już kwazarami, są zwykłymi galaktykami, które mają oczywiście supermasywne czarne dziury, no ale właśnie nie ma materii wokół nich to nie opada i nie świeci, tak jak w naszej galaktyce. A czy Supermasywna czarna dziura, która jest w centrum naszej Drogi Mlecznej, miała kiedyś wokół siebie taki dysk akrecyjny Droga Mleczna z daleka była takim kwazarem właśnie widocznym? Według mnie musiała być, dlatego że no, jest ona dość masywna i do końca nie wiemy, skąd się biorą takie supermasywne czarne dziury. No, jeden z pomysłów jest taki, że pierwsze gwiazdy... Pierwsze w ogóle we wszechświecie gwiazdy, jakie były, no pozapadały się na końcu swojego życia do czarnych dziur. No, ale te czarne dziury były mało masywne. No, żeby teraz z takiej mało masywnej czarnej dziury zrobić supermasywną czarną dziurę, no to tej materii musi opadać bardzo dużo przez długi czas, żeby no nie wiem, z kilku mas Słońca, kilkudziesięciu mas Słońca powiedzmy, zrobić supermasywną czarną dziurę o masie 4 milionów mas Słońca. Więc na pewno mieliśmy dysk akrycyjny nasza galaktyka musiała kiedyś wyglądać jak kwazar dla innych obserwatorów. A czy taki kwazar w jakiś zasadniczy sposób zmienia galaktykę? Na przykład, nie wiem, oczyszczają ją jakoś z tego pyłu gwiazdowego powoduje, czy międzygwiazdowego powoduje, że tych gwiazd się produkuje mniej niż by mogło? Taka galaktyka w czasie bycia kwazarem i po. Jaka jest różnica? Tych różnic może być kilka. Część z tych kwazarów, gdy ta materia opada w postaci dysku, to prostopadle do dysku czyli w osi jakby dysku, nad i pod kwazarem wyrzuca strugi materii. Nie cała materia wpada do czarnej dziury. Część kwazarów właśnie wykazuje takie strugi materii. No to ta materia z bardzo dużą prędkością jest wywiewana w przestrzeń kosmiczną na bardzo duże odległości, dużo większe niż rozmiar galaktyki. Potrafi taka materia czyścić przestrzeń z materii dookoła. Zresztą sam dysk świeci bardzo, bardzo jasno duża ilość fotonów o wysokiej energii ma niszczący wpływ na wszystko w okolicy, na pył na przykład. Pył w pobliżu w ogóle dysku akrecyjnego w bardzo bliskich odległościach nie może istnieć. Po prostu sublimuje, jest niszczony. A czy ja dobrą mam intuicję, że tych, kwa... o, najłatwiej było o kwazary gdzieś właśnie w okolicach 3 miliardów lat po Wielkim Wybuchu. W związku z tym, że wtedy Wszechświat był względnie młody i tego pyłu jeszcze było więcej, nie był zorganizowany bardziej w formy w gwiazdy, później w planety i tak dalej? Stąd to się mogło brać? Tak, na początku we Wszechświecie była dużo większa dostępność wodoru, helu, no, różnych, powiedzmy, pierwiastków. To wszystko jeszcze było w postaci, powiedzmy, chmur, już nie takiej skondensowanej jak, nie wiem, gwiazdy czy galaktyki. Ponieważ była dostępność większa tej materii, no to dużo większe były szanse na to, żeby taki kwazar mógł w ogóle powstać. Um... Skąd się wzięły tak wcześnie czarne dziury, wokół których te dyski akrycyjne się mogły zbierać? Bo powiedział Pan, że... Ostatnio znaleziono, my rozmawiamy pod koniec lutego, ostatnio znaleziono naprawdę gigantycznego kwazara. Zresztą co parę lat pojawia się kolejne takie ogłoszenie, że kolejny gigantyczny ten jest kolejnym właśnie takim obiektem, że światło od niego dochodziło do nas ile? 13 miliardów lat, czyli. Od tego konkretnego to chyba 12 miliardów. 12, lat. dobra. 12, no, czy tak. tak czy owak, to czy to nie jest jakoś tak dziwnie wcześniej, jak na zaistnienie czarnych dziur? Jest to bardzo dziwne i do końca nie jest ten temat zrozumiały. No, ma pani rację. Załóżmy, że mamy na samym początku istnienia Wszechświata, no powiedzmy kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu, pierwsze gwiazdy, które są bardzo masywne, żyją bardzo szybko, wybuchają w postaci supernowych, tworzą się gwiazdowe czarne dziury. No i teraz jak z takiej gwiazdowej czarnej dziury zrobić supermasywną czarną dziurę? No musimy po prostu wziąć materię i nakarmić, ją. nakarmić taką czarną dziurę. Karmienie czarnej dziury nie jest wcale takie proste. To tak się wydaje, że czarna dziura to zje wszystko, co się na nią zrzuci. To nie jest prawda. Jest taka wielkość fizyczna, którą nazywamy limitem Eddingtona. Mhm. Czyli gdy zaczniemy zrzucać materię na czarną dziurę, ta materia będzie no, część swojej energii wyświecać. Jeśli pojawi się światło, to światło wywiera ciśnienie, i teraz, gdy spada za dużo materii, wytwarza się bardzo dużo tego światła, które potrafi pokonać siłę grawitacji tej materii, i tak naprawdę ta materia przestaje spadać, jest wywiewana. I to jest taka jasność graniczna, tak zwana jasność Eddingtona. Więc nie można na czarną dziurę zrzucić dowolnej ilości materii, musi być jej. No mniej niż, powiedzmy, jasność Eddingtona. No i niektóre kwazary, niektóre właśnie te supermasywne czarne dziury z początków naszego wszechświata, no są bardziej masywne niż to wynika z jasności... Niż powinny, tak? Niż powinny. Trochę <laughs> Według modelu. <do>, no, <laughs> trochę nie do końca wiadomo właśnie skąd to się wzięło. No są tam jakieś, powiedzmy... Super Eddingtonowskie kwazary, że tam jednak coś tam można pokombinować, że tej materii będzie spadać więcej, ale jednak jest to do dzisiaj zagadka. Właśnie, bo to jest szalenie ciekawe, jak wiele możemy się dowiedzieć o historii wszechświata, patrząc na kwazary. Właśnie, bo skoro dostrzegamy je z tak daleka i dawna jednocześnie, bo wszyscy to rozumiemy, że światło potrzebuje czasu, żeby do nas dotrzeć, więc patrzymy głęboko w przeszłość, to co one nam mówią właśnie o początkach? Wszechświata, czy możliwość ich zaobserwowania jakoś zmieniła nasze myślenie o ewolucji wszechświata? Czy właśnie zadawane są te pytania i gdzieś tam pewne modele trzeba pozmieniać? Kwazary są bardzo użytecznym narzędziem do badania historii wszechświata, a chyba najważniejszym doświadczeniem, które można z nimi wykonać, albo powiedzmy dwa. Pierwsze jest takie, że możemy zbadać fizykę. Obserwując linie tam emisyjne, absorpcyjne w widmie odległości między nimi możemy zbadać fizykę jaka była wtedy, powiedzmy 12 miliardów lat temu czy 13 miliardów lat temu. To są bardzo precyzyjne pomiary, już nie będę teraz wchodził, powiedzmy w detale, ale są takie były takie badania prowadzone, żeby badać prawa fizyki 13 miliardów lat temu. No i teraz mamy to w laboratorium takie same, tak? I te wartości były Prawie identyczne, nie były takie same, ale w granicy błędu były identyczne. Co oznacza, że przez. W większy... granicy błędu pomiaru, tak? W granicy mhm. błędu pomiaru, tak. Mhm. Prawa fizyki były po prostu takie same wtedy i teraz. No a taką chyba najważniejszą rzecz, którą kwazary dowiodły, to to, że wszechświat. Na początku składał się z neutralnego wodoru, a później przeszedł taką inną fazę, w której jesteśmy teraz, w fazę wodoru zjonizowanego. No, to widać w widmach kwazarów. Mamy kwazar na niebie, no to jest oczywiście punkt, bo jest bardzo daleko, wygląda jak punkt. No i to światło z tego punktu możemy obserwować przez teleskop, przepuścić przez spektroskop. No i w spektroskopie mamy widmo, czyli rozkład światła, kolorów tego światła, kolorów tak tego światła albo energii. No powiedzmy, kolorów tego światła. No i okazuje się, że jeśli wszechświat składa się z neutralnego wodoru, no to ten neutralny wodór pochłania światło odległych kwazarów. Poniżej pewnego koloru, tam niebieskiego czy tam ultrafioletowego, wszechświat po prostu pochłania światło kwazarów. A jak, jak kwazary są bliżej, to już przestaje pochłaniać, bo wodór już nie jest neutralny, tylko jest zjonizowany. Zjonizowany nie pochłania, neutralny pochłania. No i wiemy, że było takie przejście pomiędzy dwoma fazami wszechświata, kiedy wszechświat był neutralny, a później był zjonizowany. No to jest przy przesunięciu ku czerwieni około 6. No i to jest jedna z najciekawszych rzeczy, rzeczy, które kwazary pomogły nam udowodnić, jeśli chodzi o ewolucję wszechświata. Przesunięciu ku czerwieni w tym znaczeniu, że wszechświat zaczął się rozszerzać w odpowiednim tempie, tak? To, to o to chodzi, czy nie? Przesunięcie ku czerwieni oznacza to, że linie widmowe w takim widmie, czyli te kolory. Załóżmy, że mamy więcej, nie wiem, czerwonego koloru, tak? W takim widmie. Z jakiegoś powodu mamy więcej czerwonego koloru. I się spodziewamy, że zobaczymy więcej czerwonego koloru, a my widzimy, że, że to jest jeszcze bardziej czerwone. Nie wiem, w podczerwieni jest te, ta nadwyżka tego koloru. Mówimy o tym wtedy, że jest to przesunięcie ku czerwieni. Takie przesunięcie ku czerwieni bierze się z rozszerzania się wszechświata. Światło poruszając się w rozszerzającym się wszechświecie, ekspandującym wszechświecie, także się rozszerza, długość fali się zwiększa. Czyli to, co my się spodziewamy, że jest. Że powinno być czerwone, no, dolatuje do nas w podczerwieni. To, co było w ultrafiolecie, na przykład, w momencie, kiedy to światło wystartowało w naszym kierunku, no, na przykład dociera do nas jako czerwone. No, my to nazywamy przesunięciem ku czerwieni. Sześć oznacza, że Wszechświat był sześć razy mniejszy w momencie startu. Teraz jest sześć razy większy, kiedy to do nas dotarło. To jest też super ciekawe, bo rozumiem, że to przesunięcie ku czerwieni ma dwojaką funkcję. Raz my rozumiemy, widzimy, że ten obiekt się od nas oddala z jakąś prędkością, tak? Pan kiwa głową, ale też jakby wiedząc, z jaką prędkością to się dzieje, możemy nałożyć poprawkę i się zorientować na temat czego składu chemicznego, tego światła, źródła światła, skąd to do nas dociera, co nam to daje? Tak, rozkład tego światła na widmo no, daje nam informację o składzie chemicznym. Na przykład w widmie kwazara widzimy linię wodoru, linię magnezu, linię węgla, krzemu. No, poza tym, poza liniami emisyjnymi, czyli widzimy, że rzeczywiście są tam chmury tych pierwiastków, no to jeszcze jest takie widmo ciągłe, pochodzące od dysku. No i tam mamy wysokości tych linii, możemy proporcje badać i dowiadywać się na temat składu chemicznego, to jest jedna rzecz. No ale te linie względem tego, co by było, gdybyśmy je obserwowali w laboratorium, właśnie potrafią być przesunięte w stronę czerwoną, czyli to oznacza, że Wszechświat się rozszerza, więc mamy tak zwane przesunięcie ku czerwieni. A przesunięcie ku czerwieni jest bezpośrednio prostym wzorem związany z prędkością, więc... Przesunięcie ku czerwieni. Tą poprawkę łatwo nałożyć, tak? Tak, po prostu przesunięcie ku czerwieni oznacza prędkość, więc, mając przesunięcie tych linii, wiemy, z jaką prędkością się obiekty od nas oddalają. Albo zbliżają. No, akurat w przypadku. Wtedy po, mamy ku nadfioletowi, tak się mówi? Tak, wtedy mamy taki, taki mamy blue czyli przesunięcie ku niebieskiemu, ale ponieważ wszechświat się rozszerza, więc wszystko się od nas oddala. Rzadko się zdarza, Więc, tak. więc raczej, raczej tak. To jest absolutnie fascynujące, przynajmniej mnie to zawsze muszę przyznać trochę. Rozwala głowę to, że jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki skład chemiczny ma obiekt oddalony od nas o tak nieprawdopodobne odległości właśnie. Jeśli można to zapytałabym pana o trochę historii, bo kwazary są czymś, co znamy od dekad, ale może nie aż tak znowu wielu tych dekad, kiedy naukowcy się zorientowali, że Jedne z tych świecących kropek na niebie to nie są gwiazdy, to nie są nawet bliskie galaktyki, tylko właśnie jakieś gargantuicznie jasno świecące obiekty. Ta historia jest trochę skomplikowana. Oczywiście zawsze podaje się jedną datę: 1963 rok, ale według mnie to nie do końca tak jest. A może ja opowiem, jak to jest? Na samym początku tutaj naszej rozmowy. Dawno, dawno, dawno. Nie, na początku naszej rozmowy powiedziałem, że mamy galaktyki aktywne, no i kwazary są jednym z typów galaktyk aktywnych. No już od początku XX wieku były obserwacje prowadzone nieba porządnym, dużym sprzętem astronomicznym i co jakiś czas odkrywano dziwne obiekty. No i Na przykład w latach 40. był pan Seyfert, który właśnie obserwował punkty na niebie, dostawał widmo. Z tego widmo w tym widmie widział właśnie takie dziwne linie emisyjne, czyli takie zwiększenie. Światła, ale w jakichś dziwnych miejscach, dlatego te linie były szerokie, a zawsze są wąskie, więc te obiekty były dziwne. On je katalogował. No i te właśnie obiekty o szerokich liniach emisyjnych, poprzesuwanych względem tego, co znamy, zaczął je po prostu nazywać galaktykami typu pierwszego. Dzisiaj je nazywamy galaktykami Seyferta Typu pierwszego. Od jego nazwiska to były lata 40. No i miał też drugi typ tych galaktyk, które dzisiaj nazywamy Seyfertami typu drugiego. Tam były wąskie linie. W międzyczasie w latach 50. No, rozwijała się radioastronomia, budowano wielkie anteny i zaczęto obserwować jakieś takie obiekty na niebie radiowe, ale punktowe. Czyli obserwujemy nie w świetle widzialnym, tak. optycznym, tylko właśnie w tak. falach radiowych. Tak, czyli obserwujemy niebo na falach radiowych, no i mamy jakieś takie punkty. Nikt nie wiedział, co to są za punkty. Więc był pomysł taki, żeby może jak któryś z tych punktów zasłoni Księżyc, liczono kiedy Księżyc przejdzie przed takim obiektem, no to gdy zasłoni ten obiekt, to będzie wiadomo gdzie on jest dokładnie na niebie, bo na falach radiowych pozycje na niebie są dużo gorzej znane niż Optycznie? w zakresie optycznym. Mhm. Więc czekano kiedy Księżyc zasłoni obiekt radiowy, i kiedy odsłoni i później astronomowie na falach optycznych patrzyli czy tam coś jest w tym miejscu, gdzie ten Księżyc to zasłonił. Albo odsłonił. No i się okazało, że jest. I właśnie w 1963 no, było potwierdzenie właśnie takiego obiektu. Mamy na falach radiowych odkryty punktowy, nazwijmy to, obiekt, i na niebie też był punktowy optyczny obiekt. No i stąd nazwa, właśnie, że mamy quasi czyli quasi-gwiazdowy radio source, czyli źródło radiowe, w skrócie qu quasar-kwazar. Quasar. Kwazar quasar to jest właśnie kwazy gwiazdowe źródło radiowe ale tak jak pani powiedziałem w latach 90 naukowcy zorientowali się że te różne obiekty galaktyki seyferta typu pierwszego typu drugiego kwazary to są tak naprawdę te same obiekty tylko patrzymy na nie z różnych stron w przybliżeniu te galaktyki aktywne możemy na dwa typy podzielić. Na takie galaktyki, z których jak ten dysk akrecyjny mamy, ta materia opada, to są wyrzucane jety, więc są galaktyki z jetami i są bez jetów. Kwazary są raczej z jetami, galaktyki Seyferta są raczej bez jetów. Ale to wszystko jest nadal jakby ten sam model opadania materii właśnie w dysku akrecyjnym. To spróbujmy sobie, a raczej naszym słuchaczom to jakoś narysować. Mamy sobie czarną dziurę, która jest sferyczna, kulista, tak to ujmijmy w uproszczeniu. Rozumiem, że w jednej płaszczyźnie jest ten dysk akrecyjny, tak? Krę... Tak, tak. Krąży się. się, krąży, 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 a te jety są prostopadle do niego? Tak? Pro, prostopadle, ale w, nad czarną dziurą i pod czarną dziurą. Okay. Jak, jakoś przy samej czarnej dziurze ta materia jest... W taki jakby lejek wpuszczana, i prostopadle do dysku, nad i pod czarną dziurą jest wyrzucana w przestrzeń kosmiczną z bardzo dużym prędkościami. I czym są te jety? To jest jakie promieniowanie? To radiowe, właśnie? To są przyspieszone cząstki elementarne, i one tak naprawdę emitują światło na wszystkich falach. Najczęściej jednak obserwuje się to na falach radiowych i powiedzmy rentgenowskich. I to, co Pan mówił, właśnie, że co wcześniej braliśmy za różne obiekty, a teraz się w latach 90. okazało, Okazało się, że jest to tak naprawdę że to są takie same obiekty, tylko widziane z różnej strony, to rozumiem, że czasami światło z tych jetów jakby leciało prosto do nas, tak? Celownik był w naszą stronę, a czasami patrzyliśmy na to z boku, tak? To jest tak, ta różnica. Jak, jak taki jet jest na nas nakierowany, to nawet jest specjalna nazwa: blazary. Czyli blazary to są takie galaktyki aktywne, w których jet jest prosto na nas skierowany. I też blazary były odkrywane przez wiele lat i też nie do końca było wiadomo o co chodzi. No, się okazuje, że to jest po prostu taki kwazar, który jest nacelowany na nas, czy galaktyka aktywna z jetem, który jest na nas nacelowany. Dzisiaj, powiedzmy w żargonie astronomicznym, jak mówimy kwazar, to nam już nie chodzi konkretnie o quasi stellar radio source, tylko po prostu chodzi nam o, o ten obiekt, czyli czarną dziurę z dyskiem akrecyjnym. I nie musi to być kwazarem. Kwazar ma jeszcze jedną taką definicję, że musi być jaśniejszy od jakiejś tam jasności. Ja bym się na tym za dużo mm -hmm. nie skupiał. Teraz po prostu na te obiekty czasami mówimy, że to są. Kwazary, czasami mówimy na to AGN, -y. AGN -y to jest skrót od Active Galactic Nuclei po angielsku, a po polsku Aktywne Jądro Galaktyki. A kiedy zdarza się tak, że ten Jet jest właśnie w nas wycelowany, to możemy się dowiedzieć jeszcze czegoś więcej z obserwacji. Ja bym powiedział, że mniej, dlatego że, znaczy nie wiem, nie chcę powiedzieć może tak bezpośrednio, że mniej, natomiast dla mnie, ja się zajmuję głównie obserwacjami optycznymi i podczerwienią, to dla mnie mniej. A, dla... panu to zasłania w ten. <grym> tak, w pewnym sensie zasłania. To znaczy, gdy patrzymy się wzdłuż jetu, jakby w dół, prostopadle na, na ten dysk, nie wiem, z góry powiedzmy to ten jet jest tak jasny, że przysłania nam linie widmowe. Nie widzimy, czy tam jest wodór, czy tam jest magnez. Nie widzimy przesunięcia ku czerwieni. Na przykład może, nie, może być ciężko zmierzyć przesunięcie ku czerwieni, czyli prędkość, z jaką się oddala taki obiekt od nas. Oślepia nas Oślepia. radiowo, ale, ale jakoś się no, Ale też optycznie. Też optycznie też, optycznie też, też tak? tak? Ale powiedział Pan też, że nie wszystkie kwazary są aktywne radiowo. Pan się też tym zajmował zawodowo dość długo. To z czego to wynika, właśnie? I jak dużo tych kwazarów jest właśnie tak gwałtownie, powiedziałabym, aktywne radiowo? Ma te jety, a, a inne nie. Powiedziałbym tak, że około 10% kwazarów ma te jety, te strugi materii, 90% nie ma. Ja się głównie zajmuję tymi, co nie ma. No, jest ich po pierwsze więcej, a po drugie w zakresie optycznym do końca nie ma to aż takiego powiedzmy, znaczenia. Trochę ma, ale ja się jednak zajmuję po prostu, zajmowałem lub zajmuję obiektami bez tych jetów. No to jakby pan zdradził trochę kuchni. Co to znaczy, że profesor Kozłowski pracuje sobie w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego? Obserwatorium jest na alejach Ujazdowskich 4, jeśli mnie pamięć nie myli, w Warszawie. I skąd pan może cokolwiek wiedzieć o czymś, co jest od nas oddalone o od 13 miliardów lat na przykład? Z jakich narzędzi się korzysta? Jakie dane się otrzymuje? Jakie trzeba przetworzyć? Takie badania można prowadzić na wiele sposobów. To, czym ja się zajmuję, to jest zmienność, Jasności takich kwazarów. Czyli materia opada na czarną dziurę poprzez ten dysk akrecyjny. No i pewnie, jak opada więcej, to dysk się robi jaśniejszy, jak opada mniej, to się robi ciemniejszy. No i mamy takie zmiany bardzo dziwne. One są dość charakterystyczne, bo no nie ma takich obiektów we wszechświecie, które zachowują się w taki sposób dziwny. No jak mamy gwiazdy zmienne, gwiazdy zmienne w czasie, no to się zmieniają okresowo. Powtarzają taki sam cykl. Można nawet dokładnie wyliczyć na dowolny dzień, jak, jaka będzie jasność takiej gwiazdy zmiennej. No, natomiast kwazary. Są bardzo dziwne, bo nie wiemy, jak ta materia będzie opadać, ile jej będzie opadać, i tak naprawdę to nie rozumiemy fizyki dokładnie, skąd się biorą zmiany tej jasności. Czy chaotycznie tam może jest trochę. Tak, to jest prawie chaotyczne, a dokładnie mówimy na to, że jest to zmienność stochastyczna. Ona jest chaotyczna, ale taka nie do końca, powiedzmy, więc coś o niej wiemy, trochę się da przewidzieć, a trochę ją się nie da przewidzieć. No i gdy analizujemy takie krzywe zmian blasku, czyli obserwujemy przez wiele lat kwazary, mamy punkty, punkty, punkty obserwacyjne, mamy zmiany jasności, no i analizujemy te zmiany jasności, no widzimy, że to jest kwazar po prostu, po tej takiej stochastycznej zmienności. Więc ja prowadziłem takie poszukiwania kwazarów na podstawie na przykład zmienności w naszym projekcie, który prowadzimy w obserwatorium, czyli w projekcie OGLE, Projekt OGLE działa od 30 lat. Mamy teleskop w Chile, obserwujemy 2 miliardy obiektów różnych gwiazd i między innymi kwazarów co noc, 2 miliardy co noc. Te dane spływają tutaj do Warszawy i analizujemy i tam są różne ciekawe obiekty wśród nich, między innymi kwazary. Ponieważ dane są długie, tak jak powiedziałem, zaczęliśmy 30 lat temu, akurat kwazary, ten obszar nieba, gdzie są kwazary, bo za centrum naszej galaktyki ich nie widać, bo tam jest pył i tak dalej, więc zasłania, natomiast za obokami Magellana Obłoki Magellana to są dwie pobliskie galaktyki. Do naszej galaktyki my je obserwujemy, bo tam jest około 100 milionów gwiazd. No ale pomiędzy tymi gwiazdami z tyłu dalej widać kwazary, więc ponieważ już mamy takie obserwacje, to ja się zainteresowałem poszukiwaniem właśnie kwazarów za tymi obłokami Magellana. Kandydatów mamy około 10 tysięcy, potwierdzonych mamy około 1000 tych kwazarów. No i wszystkie właśnie mają takie dane 20, może nie wszystkie, ale większość tych obiektów Mamy takie długie, krzywe zmienności do 27 lat, no i możemy je badać. Jednym z takich badań jest badanie zmienności tych kwazarów. W ogóle, żeby badać tą zmienność, no to jeszcze trzeba je znaleźć. No, można je znaleźć na podstawie zmienności, ale też można je znaleźć na podstawie no, różnych innych cech. W takim kwazarze wewnątrz mamy supermasywną czarną dziurę, na zewnątrz jest dysk akrecyjny. No ale ten dysk akrecyjny gdzieś się musi kończyć. No jak taki dysk akrecyjny się kończy? No, on się nie kończy tak, jakbyśmy odcięli nożyczkami. Tylko po prostu im jesteśmy dalej od czarnej dziury wzdłuż tego dysku, no to temperatura spada. Im jesteśmy dalej, tym jest niższa, niższa temperatura. W pewnym momencie temperatura jest niższa powiedzmy niż 1000 kelwinów, a jeśli jest niższa niż 1000 kelwinów, to może przetrwać pył. Czyli w pewnym momencie na krańcach takiego dysku akrecyjnego jest pył. Robi się taki obważanek z pyłu. No i te obważanki z pyłu, tak zwany torus pyłowy, no one też bardzo jasno świecą, ale w podczerwieni, bo pył świeci w podczerwieni. No więc to, jak parsuje astronom, no to na przykład analizuje dane z takiego projektu, jak OGLE szuka zmienności w optyce. Później bierzemy sobie katalogi w podczerwieni nieba. Są takie katalogi, były satelity wysyłane na orbitę. Całe niebo jest przeskanowane na przykład w podczerwieni. No i się porównuje, nie wiem, jasność optyczną, na przykład z różnymi jasnościami w podczerwieni. Na tej podstawie w ogóle można rozpoznać, że są to kwazary. Jak już połączymy właśnie optykę, czyli i jasność i zmienność jasności w optyce z podczerwienią i mamy już takie, nazwijmy to potwierdzenie, że to chyba będą jednak kwazary, no to wtedy wykonuje się obserwacje spektroskopowe, czyli potrzebujemy zazwyczaj duży teleskop, bo te obiekty są daleko i są ciemne. Pomimo, że są jasne jakby absolutnie, gdybyśmy byli blisko, to są bardzo jasne, to z krańców wszechświata no to są ciemne obiekty, potrzebny jest duży teleskop, żeby je obserwować. I to taki teleskop, który jest wyposażony w spektroskop, no a najlepiej, żeby można było wiele tych obiektów obserwować. No jednym z takich teleskopów jest czterometrowy teleskop w Australii. No ja tam byłem w Australii, obserwować te moje kwazary, właśnie je potwierdzać spektroskopowo. Obserwował też dla mnie te kwazary mój kolega Chris Onken, który jest współautorem odkrycia tego najnowszego, największego kwazara. On jest tam trzecim autorem na tej pracy. No więc tak wygląda powiedzmy od kuchni praca astronoma tutaj w Warszawie. A spektroskopowo to znaczy jak? Spektroskopowo oznacza to, że właśnie światło wpada nam do teleskopu. Mamy spektroskop, światło jest rozdzielone na widmo, czyli właśnie widzimy te różne kolory i szukamy charakterystycznych linii widmowych różnych pierwiastków. Wodoru, magnezu, węgla, krzemu. Bo właśnie miałam pytać, jak rozpoznać, że coś jest kwazarem, jeśli na przykład nie ma tego charakterystycznego jeta, tylko jest właśnie taką nie tak bardzo aktywną radiowo- Aktywną galaktyką, że się zaplątałam. Ale to, to wydaje mi się być interesujące, jak to rozpoznać, właśnie. Potwierdzeniem kwazara jest po prostu obserwacja widma i rozpoznanie charakterystycznych cech w takim widmie dla kwazara. No, mamy różne obiekty, które świecą na niebie, możemy wszystkie przepuścić przez taki spektroskop i każdy będzie wyglądał in inaczej. Gwiazdy wyglądają inaczej, kwazary wyglądają inaczej, galaktyki wyglądają inaczej. W kwazarach jest po prostu wiele charakterystycznych cech, po których od razu na oko widać, że to jest kwazar. Jeszcze chciałabym dopytać, na czym polega. Jakby główna rola astronoma, bo pan powiedział o całych tych technikaliach i to jest super ciekawe. No ale tak, spływają dane, które gdzieś tam właśnie urządzenia dostarczają. Rozumiem, że nie siedzi pan i nie liczy tego ręcznie, tylko jest do, te do tego oprogramowanie. Czy to nie jest tak, że w zasadzie to oprogramowanie daje wam już wszystkie odpowiedzi? Gdzie, gdzie jest wasza robota w napisaniu tego programu? Robota astronomów jest wszędzie. My, tak jak powiedziałem, mamy swój teleskop w Chile od 30 lat. No i ja pracuję w grupie ogl. To jest grupa, w której jest 13 osób i my po prostu dwa razy w roku, tam każdy z nas leci do chile i obserwuje te obiekty. To po pierwsze, tak? Czyli człowiek tam musi polecieć, obserwować. Szefowie naszej grupy napisali oprogramowanie, które z tych zdjęć, bo my robimy zdjęcia nieba, z tych zdjęć wyciąga wszystkie obiekty i wrzuca, za przeproszeniem, wrzuca do bazy danych. Mamy bazy danych. Te bazy danych, jak wracamy z chile przywozimy, są wgrywane tutaj w naszej serwerowni. Do naszych komputerów, żeby cokolwiek znaleźć, żeby cokolwiek przeanalizować, no to albo się bierze gotowy software, gotowe oprogramowanie, które już jacyś astronomowie napisali, lub pisze się to samemu. Więc rola astronomów jest nadal wszędzie. Nie jest to tak, że. Znaczy, też może być, że po prostu pobieramy sobie i dane z jakichś katalogów już gotowych. W internecie pobieramy oprogramowanie i możemy sobie sami, na przykład nawet w domu coś poanalizować, coś odkryć, to nie trzeba być nawet astronomem, żeby to zrobić, bo to można zrobić samemu w domu. A tych kwazarów myśli Pan, że może być jeszcze wielokrotnie więcej, niż udało się zaobserwować i potwierdzić. Czy Jeśli one są tak bardzo daleko, to ileś obiektów może je nam po prostu zasłaniać po drodze, nie? Nie, raczej nic ich nie zasłania po drodze, natomiast no, obecne teleskopy po prostu mają jakąś głębokość obserwacji. Przy jakiejś odległości. Widzimy obiekty o jakiejś jasności, a ciemniejszych już nie widzimy. No i teraz pytanie, czy gdy powstaną większe teleskopy, które będą widzieć ciemniejsze obiekty, czy odkryjemy ich więcej? No zapewne odkryjemy ich więcej, czy dużo więcej? Nie wiem, czy dużo więcej, no ale na pewno odkryjemy ich więcej. A taki teleskop Jamesa Webba może być jakoś pomocny dla pana? No teleskop Jamesa Webba, tak, może być pomocny, oczywiście. No to jest duży teleskop 6,5 metra średnica lustra wysłany na orbitę. No, tylko on ma taki problem, że ma bardzo małe pole widzenia, więc jakbyśmy chcieli szukać kwazarów du dużej liczby, no to on się nie nadaje do tego. Natomiast. No... można by go wycelować na przykład? Teleskop taki można wycelować na dowolny punkt. Możemy badać dokładnie jeden obiekt albo kilka obiektów, które są w małym polu widzenia. Natomiast teraz na Ziemi jest szykowany 8-metrowy teleskop z dużym polem widzenia. 8 metrów średnica lustra. W Chile budowa jest na ukończeniu. No, nasze obserwatorium też bierze udział w tym projekcie, który ma na celu obserwację dużego obszaru nieba, tak naprawdę całego nieba, które widać z Chile. Bo on w Chile jest zbudowany. Co noc będzie obserwowano miliardy obiektów. Przepływ danych będzie gigantyczny. Na pewno będzie wiele, wiele odkryć nowych kwazarów, no i nie tylko kwazarów. Jaka jest specyfika pracy astronoma, który zajmuje się właśnie astronomią pozagalaktyczną? Bo mnie się wydaje, że to jest jakoś wielokrotnie trudniejsze niż obserwacja bliższych obiektów. Mi się wydaje, że wszystkie zagadnienia w astronomii są. Podobnie skomplikowane, to znaczy, nie wiem, nawet badając planety, formowanie się układów planetarnych, to też jest skomplikowane. Nie wiem, możemy jeszcze bliżej podejść tutaj, powiedzmy, do meteorytów, czyli do skał z kosmosu. Nawet zrozumienie tego, dlaczego w danej skale z kosmosu, która spadła na Ziemię, dlaczego minerały są takie a nie inne, to też jest skomplikowane. Astronomia pozagalaktyczna no, jest dość skomplikowana, no bo im jesteśmy dalej, im mamy ten obiekt dalej od nas, tym no, ciężej się coś o nim dowiedzieć. Coraz większe mamy błędy na odległość, mamy większe błędy no, na różne rzeczy. No i te obiekty też musimy pamiętać, że im są dalej, tym są ciemniejsze. Więc wszystkie odległe obiekty, takie kosmologiczne, na krańcach wszechświatach no to potrzebne są gigantyczne teleskopy, żeby tak naprawdę dobrze coś zmierzyć. A potrafi pan jeszcze wyjść na łąkę w nocy i popatrzeć z zachwytem w gwiazdy? Czy ma pan takie, o, jest znowu robota? Nie, nie. Takiego znudzenia nie mam, no, natomiast rzadko mi się zdarza taka okazja. No, oczywiście, jak w, w Warszawie, gdzie mieszkam, wychodzę, powiedzmy, przed blok. Po, to widać popatrzę, latarnię. popatrzę w niebo i widzę jedną gwiazdę, no to nie mam, rzeczywiście nie mam takiego wow. No, natomiast ja osobiście, no, już tak prywatnie jeżdżę na poszukiwania meteorytów. Czasami się zdarza, że to jest no, daleko, powiedzmy, od Warszawy i, i daleko od, od miast, i jestem tam na przykład z kolegami, poszukujemy do nocy, no i i widzimy naprawdę takie ciemne niebo, widać Drogę Mleczną, z Warszawy nie widać, a właśnie z takich miejsc widać. No to jest takie wow. No już jak się jest w Chile w obserwatorium i się wyjdzie po prostu przed taki domek, w którym no, sterujemy teleskopem, bo tam mamy kilka domków, mamy domek z teleskopem, mamy domek, w którym sterujemy teleskopem, mamy domek, w którym śpimy, no wyjdziemy przed taki domek, no tak jak się wyjdzie, to jest w ogóle... Za przeproszeniem szczęka opada, śliczne niebo, no tak, coś pięknego. Ciemniutko, słuchutko, tak, tak. wszystko zawsze widać. A skąd pan się wziął w astronomii? Ja astronomią interesuję się od dziecka. Dokładnie to nie wiem skąd. Powiem pani może taką historię: że no, ja mam młodszego brata o rok. Mieszkaliśmy w jednym pokoju z bratem. Jak byliśmy mali, mój tata jest nauczycielem fizyki. No, i przychodził, żeby nas uśpić, no i opowiadał tam o słońcu, jakieś tam rzeczy. Chciał po prostu ta, coś tam, tam poopowiadać, żeby nas zanudzić i żebyśmy zasnęli, a tam efekt u mnie był odwrotny. A <śm> dlaczego? A... I może to się stąd wzięło. Z tamtego mieszkania wyprowadziliśmy się, gdy miałem 10 lat, na drugą stronę miasta, właśnie do, do domku jednorodzinnego. I to jest fajna rzecz, dlatego że to jakby odcina mi w czasie różne rzeczy. Pamiętam przed tamtym mieszkaniem, że obserwowałem gwiazdy, czyli musiałem mieć mniej niż 10 lat, bo jak miałem 10 lat, to się przeprowadziliśmy i pamiętam dokładnie jak obserwowałem Oriona. Gdy miałem 10 lat, to już na pewno wiedziałem większość gwiazd zbiorów na niebie. Znaczy, znałem i wiedziałem, jak wyglądają. Później to już było z górki, już samo poszło. Szlifowanie luster do teleskopów, budowanie teleskopów i tak dalej. No, studia, doktorat i wszystkie inne stopnie i tytuły po kolei. Ale to czasem jest zderzenie takie, bo kiedy jest się fascynatem astronomii, no to właśnie te teleskopy, lustra, zachwyt nad gwiazdami. A tutaj studia astronomiczne to jest naprawdę ciężka fizyka, ciężka matematyka. Nie miał pan takiego zderzenia trochę, że nie ma w tym takiego romantyzmu, z jakim się patrzenie w gwiazdy kojarzy? To jest do dzisiaj zderzenie nie tylko dla mnie, tylko dla studentów. Wielu studentów przychodząc na studia, wydaje mi się, że myślą, że to, że astronom to jest taki, tam, nie wiem, siwy pan z brodą w czapce, który obserwuje niebo, a tak nie jest. No, rzeczywiście na pierwszym i drugim roku no, to jest prawie sama matematyka, analiza matematyczna, algebra. Co tutaj dużo powiedzieć? No było to dla mnie zderzenie, nie byłem orłem, się okazało. No ale A ja, profesor jest. No, no, wszystkiego można się nauczyć. Nie byłem w szkole średniej czy wcześniej jakimś tam najgorszym uczniem z matematyki, no jednak na studiach poziom matematyki to jest, szkoła, jest tak. po prostu wielokrotnie trudniejszy. A te meteoryty, to jest tak, że się zajmuje Pan często, czy głównie tą astronomią pozagalaktyczną. To teraz miałby Pan ochotę coś dotknąć namacalnie? Stąd te meteoryty jako dodatkowa taka. Czy druga fascynacja? Tak, to jest taka w sumie pierwotna fascynacja dla mnie i dokładnie, tak jak Pani powiedziała, była to jakaś taka chęć namacalnego posiadania astronomii. Nie wiem jak to nazwać. Była w kosmosu. sobie była w kosmosu, była sobie ta astronomia. Jeszcze zanim, miałem, zanim się przeprowadziliśmy, czyli przed dziesiątymi urodzinami, interesowałem się astronomią, ale jednak chciałem mieć coś namacalnego związanego z kosmosem, że same gwiazdy mi nie wystarczały. To jest mniej więcej wtedy, kiedy zainteresowałem się meteorytami. No to jeszcze był PRL w Polsce, czyli przed zmianą systemu w Polsce tak naprawdę nic nie było. Ja jestem oryginalnie z Zielonej Góry, tam nie było żadnych meteorytów, żeby zobaczyć. Pierwsze meteoryty to dopiero 95 rok, kiedy zobaczyłem. Później zacząłem je kolekcjonować i tak się potoczyło jakoś. I bardzo się tym interesuję. Jest to super temat, właśnie zainteresowań, super temat badań. Ja ich nie badam, ale czytam badania nad meteorytami, skąd się wzięły. Bardzo dużo one nam mówią o różnych miejscach w naszym układzie słonecznym, o procesach. Meteoryty mogą pochodzić z planetoid, mogą pochodzić z Marsa, mogą pochodzić z naszego Księżyca. Z Marsa? A jak się tam oderwą od Marsa i do nas dolecą? No, okazuje się, że gdy taki duży meteoryt uderza w powierzchnię Marsa, powstaje krater. Jeśli to uderzenie jest wystarczająco solidne, no to fragmenty skał z takiego krateru są wyrzucone w przestrzeń kosmiczną. I to może być i na Marsie, i na Księżycu. Te fragmenty skał krążą w przestrzeni kosmicznej miliony lat, po czym mogą spaść na Ziemię w postaci meteorytów. No, i takich meteorytów na przykład z Marsa mamy, jeśli się nie mylę, 380 na stan dzisiejszy znalezionych na naszej planecie, a z Księżyca 660. Jakie ma pan w swojej kolekcji meteoryty? Różne mam meteoryty. Ja mam taką kolekcję zmieniającą się, że tak to określę. I te meteoryty potrzebuję bardziej do celów edukacyjnych, czyli mam różne typy, które mówią o różnych procesach powstawania, nie wiem, ciał w naszym układzie słonecznym one też są z różnych właśnie ciał w takim układzie słonecznym. Tych meteorytów mam coś około 160 sztuk różnych, w tym z Marsa, z Księżyca. Są meteoryty z powierzchni planetoid. Planetoidy, jeśli są na przykład duże, to potrafią się przetopić. Mamy pierwiastki promieniotwórcze, które podgrzewają taką dużą planetoidę od środka. Planetoida się przetapia, ciężkie pierwiastki opadają do środka, tworzy się żelazne jądro, a skały pływają na wierzchu. No i na przykład jak taką dużą planetoidę rozbijemy, no to na Ziemię może spaść meteoryt żelazny, właśnie fragment takiego żelaznego jądra planetoidy. Może spaść kawałek powierzchni, no to wtedy są takie meteoryty kamienne, tak zwane achondryty. A największą grupę meteorytów stanowią meteoryty, które pochodzą z małych takich planetoid, które się nie przetopią. Jest to najbardziej pierwotna materia w naszym Układzie Słonecznym. To są tak zwane chondryty. Część z tych chondrytów jest tak pierwotna, że jest bardziej pierwotna niż nasz układ słoneczny, bo zawierają na przykład drobinki, które były wywiane z gwiazd, które żyły przed powstaniem naszego układu słonecznego. Niektóre z tych drobinek w meteorytach mają nawet 7 miliardów lat, a nasz układ słoneczny ma 4,5 miliarda lat. Miałam okazję trzymać w rękach taki maleńki kawałek meteorytu z Marsa, to to robi jakieś piorunujące wrażenie, tak muszę powiedzieć, Nie? że można to właśnie złapać, ten kawałek kosmosu. Powiem tak, że rzeczywiście 20-30 lat temu robiło to na mnie wrażenie, Dziś, nie? dzisiaj no mam kilka takich, kilka takich, to już powiedzmy mniej, muszę się naprawdę logicznie zastanowić, to jest z Marsa. Aha, i wtedy tak jak człowiek się zastanowi, oh, wow, tak. To, to tak jest. O, oh, wow, to jest jednak z Marsa. Ale tak na co dzień u mnie te meteoryty w obserwatorium po prostu są wystawione na półkach, stoją sobie na takich podstawkach, i ja je codziennie oglądam, to już nie, nie ma takiego wow, wow, no ale. Rzeczywiście, jak się człowiek zastanowi nad różnymi rzeczami, przy każdym meteorycie to jest wow. A bez specjalistycznego sprzętu da się rozpoznać, że coś jest meteorytem? Jeśli ktoś ma wprawne oko i trochę wiedzy, to się da rozpoznać. Meteoryty są fragmentami właśnie obiektów w naszym układzie słonecznym, co oznacza, że poruszają się z bardzo dużymi kosmicznymi prędkościami. No a jeśli poruszają się z dużymi prędkościami kosmicznymi, to jest między 12 km na sekundę a 72 km na sekundę, na sekundę, nie na godzinę, czyli 3000 hmm. razy szybciej. Taki meteoryt wpad... znaczy taka bryła materii, jeszcze nie meteoryt, taka bryła materii wpada w ziemską atmosferę, jej powierzchnia się nagrzewa do 10 tysięcy stopni, wszystkie ostre brzegi się zaokrąglają i robi się na nich taka czarna skorupa. 75% meteorytów są to tak zwane chondryty zwyczajne, i właśnie jak spadną na ziemię, to mają takie zaokrąglone brzegi i czarną skorupę. Więc po tym można rozpoznać, oczywiście jak poleżą trochę tutaj w warunkach polskich czy europejskich, no to ponieważ zawierają drobinki żelaza, zaczyna ta powierzchnia być rdzawa. No i właśnie, pomimo że są to meteoryty kamienne, najczęściej spadające, to zawierają drobinki żelaza około 10 do 20%. Oznacza to, że można sprawdzić magnesem, czy taki magnes się przyklei do takiego meteorytu, czy się nie przyklei. 96% meteorytów powoduje reakcję magnesu, jest kilka, które nie. A jeśli chodzi o ziemskie skały, no są ziemskie skały, które też powodują reakcję magnesu, ale jest ich dużo mniej. No i teraz dalej. No jeśli są te drobinki żelaza, no to na większość meteorytów 90 kilka procent wykrywacz metali reaguje. No i do tego, gdy weźmiemy ziemski kamień o tym samym rozmiarze, co meteoryt i podniesiemy, no to meteoryt przez to, że ma te drobinki żelaza jest tyczkę, cięższy, troszeczkę cięższy. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej o meteorytach, jakie poszukiwać, to koniecznie, koniecznie zajrzyjcie na kanał na YouTubie profesora Kozłowskiego w gabinecie Astronoma, tam jest cały zestaw porad w tym temacie. A kończąc naszą rozmowę i wracając jeszcze do kwazarów, to są jakieś takie główne pytania wobec kwazarów, które nauka, naukowcy zadają? Czy spodziewa się pan, że za jakiś czas nie wiem, odkryjemy coś związanego z kwazarami, co jeszcze nas bardziej zaskoczy? Nie wiem, jeszcze gdzieś tam głębiej w przyszłości ten kwazar umieszczony? Myślę, że jest wiele takich rzeczy i pierwsza z tych rzeczy to jest taka, że tak naprawdę to my nie rozumiemy, jak ta materia opada na czarną dziurę i to jest nadal... Intensywnie badane, bo do końca nie wiedz... w ogóle nie wiemy, skąd się bierze zmienność kwazarów. Kwazar jaśnieje, ciemnieje. Możemy sobie wyobrazić, że w trzy miesiące kwazar jaśnieje o tyle, jakbyśmy wyłączyli 100 galaktyk. I wszystkie mają po 100 miliardów gwiazd i za trzy miesiące wyłączamy. I to nie... spora ta zmienność. No i ta zmienność jest spora i w ogóle nie rozumiemy, jak to się dzieje. To jest jedna z takich rzeczy i tych rzeczy jest wiele w ogóle nawet w samych kwazarach. Natomiast Kwazary są takimi obiektami, które są no, we wszechświecie rozłożone w różnych odległościach. Światło od niektórych z tych kwazarów leci do nas 13 miliardów lat, czyli możemy badać ewolucję wszechświata, używając tych obiektów. Teraz tak, problem jest z kwazarami taki, że dokładnie nie wiemy, gdzie one są. Znaczy widzimy na niebie miejsce, gdzie one są, natomiast nie wiemy, jaka jest odległość. Od... Mierzenie odległości, pomiar odległości we Wszechświecie jest bardzo trudny. Na razie, jeśli chodzi na przykład o kwazary, no to zakładamy, że wiemy, jakie są parametry kosmologiczne, jak wygląda model kosmologiczny, który opisuje nas Wszechświat i z prędkości oddalania, z, z widma, z tego przesunięcia ku czerwieni z prędkości możemy sobie policzyć odległość. Ale astronomowie próbują zrobić dokładnie na odwrót. Próbujemy najpierw zmierzyć niezależnie odległość i porównać to z prędkością. To zresztą zrobił Edwin Hubble w 1929 roku, kiedy odkrył rozszerzanie się wszechświata. No i ten to musiał być szokowany dopiero. <grym> My na to patrzymy jak na takie pojedyncze punkty w historii, natomiast to nigdy nie są pojedyncze punkty w historii. Ten proces u niego trwał wiele lat, już wcześniej zresztą z ogólnej teorii Alberta Einsteina. Z samych rozwiązań, równań nie ma żadnego problemu, żeby wszechświecie się rozszerzał albo żeby się kurczył. A to, żeby był w ogóle stacjonarny, żeby nic nie robił, to było najdziwniejsze. Później były obserwacje, Hubble je robił przez kilka lat i publikował swoje odkrycia ale podstawą tego odkrycia było zbierzenie odległości do pobliskich galaktyk. My potrafimy przy użyciu supernowych 1A, to jest taki typ supernowych, mierzyć odległości we Wszechświecie do jakiejś pewnej odległości, natomiast dalej nie potrafimy i na przykład kwazary są na tyle jasne, że gdybyśmy umieli bezpośrednio do nich mierzyć odległość i prędkość, to byśmy mogli poprawiać parametry kosmologiczne poprawiać naszą wiedzę na temat tego, z czego ten Wszechświat się składa. No Teraz są pewne rozbieżności w tym modelu kosmologicznym i do końca nie wiadomo, co się dzieje pomiędzy Wielkim Wybuchem, a no, powiedzmy supernowymi 1A. Jeśli policzymy parametry kosmologiczne z mikrofalowego promieniowania tła, no, to jest takie światło, które pochodzi z epoki zaraz, powiedzmy chwilę 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu i wyniki z analizy tego światła są może nie zupełnie inne, ale są inne. Niż wyniki z badań na przykład supernowych. I te rozbieżności są na tyle duże, że jest to. Coś jest do poprawy tutaj. Tutaj jest, jest mega duża zagadka, że tak powiem, i od 10 lat no to jest jeden, z, no, nie powiem, że numer jeden w astronomii, ale jedno z najważniejszych zagadnień w astronomii. Dlaczego stała habla wyliczona z mikrofalowego promieniowania tła, nie zgadza się to solidnie ze stałą habla wyliczoną właśnie z supernowych, z oscylacji akustycznych, tam z innych wielkości. No i teraz stromo... Stała habla, czyli ta prędkość rozszerzania się wszechświata. Tak to, jest pr... no tak, to jest prędkość rozszerzania się wszechświata teraz, czyli wokół nas kiedyś była inna, stała habla jest teraz, wcześniej to nazywamy to parametrem habla, bo stała nie jest stała. Stała habla nie jest stała, no chyba że założymy, że to jest jakby wokół nas, w naszym czasie, i w naszej przestrzeni bliskiej. No to rzeczywiście jest stała. Ale wcześniej miała inną wartość, więks Tylko większą. Jak kwazary mogą nam posłużyć za takie świece standardowe? Bo te supernowe, o których Pan powiedział, to o ile wiem, właśnie są używane jako świece standardowe w takim znaczeniu, że my wiemy, jak one są jasne, w związku z tym jasne w takim znaczeniu, że mamy żarówkę powiedzmy określonej jasności. Jeśli ona jest blisko nas, no to widzimy, że jest blisko. Jeśli ją oddalimy, to świeci wobec nas ja mniej jasno, ale wiemy jaka ona jest jakby bazowo i rozumiemy, że w takim razie jest daleko. No to jeśli mamy ustalone właśnie jak jasne są te supernowe, to możemy tego używać. Ale sam pan mówił o tym, że kwazary są zmienne, jeśli chodzi o tę jasność. Tak i to jest bardzo dobra i konkluzja i w ogóle rozpoczęcie te, te, tego tematu. Czy kwazary mogą być świecami standardowymi? Czyli czy my, jako astronomowie, czy możemy poznać ich jakby absolutną jasność? No i to jest bardzo dobre pytanie, i tak, i nie. W pewnym sensie kwazary są świecami standardowymi. Jak przez długi czas będziemy robili obserwacje spektroskopowe kwazara, albo kwazarów, ale powiedzmy na razie jednego kwazara, przez długi czas robimy widmo, robimy widmo, robimy widmo, robimy widmo i tak na przykład przez rok zrobimy 100 widm, no to ponieważ kwazary są zmienne, to te widma będą różne i można tam wyliczyć w tych widmach pewne opóźnienia. Opóźnienia przyjścia światła pomiędzy różnymi częściami dysku lub pomiędzy czasem jaki jest potrzebny, żeby światło z blisko czarnej dziury dotarło do końca dysku. No I się okazuje, że ten czas jaki jest potrzebny na przejście tego światła jest bardzo dobrze skorelowany z jasnością absolutną, czyli z taką właśnie jasnością jak w przysupernowej, że wiemy dokładnie jaka jest jasność. Więc jest, jest taka metoda. Tylko problem jest taki, że no, dla każdego takiego kwazara no to trzeba zrobić kilkadziesiąt powiedzmy widm, jak, jak chcemy dużo tych obiektów badać, no to jest to bardzo dużo pracy, więc poszukuje się innych metod. No, jest druga metoda. Porównanie światła optycznego z rentgenowskim daje nam pewne oszacowanie na jasność absolutną i to się robi. Co prawda, błędy są bardzo, bardzo duże, no ale jest taka druga metoda. No tak naprawdę astronomowie nadal poszukują jakiejś takiej porządnej, nazwijmy to, metody, takiej, którą można użyć masowo, tak jak supernowe 1A po prostu. Wiemy, że jasność absolutna supernowej 1A wynosi minus 19,7 i się już nikt, powiedzmy, nie zastanawia tam nad tym za bardzo. Porównujemy właśnie jasność supernowej na piku z jasnością obserwowaną i bezpośrednio wyliczamy odległość. No dla kwazarów czegoś takiego nie mamy, a fajnie by było, nie wiem, zrobić jedną obserwację takiego kwazara albo nie wiem, może w kilku filtrach i z tego jakoś ustalić jasność absolutną. No takiego czegoś jeszcze nie ma. Między innymi ja się tym zajmuję, no na razie bez sukcesów, ale no to nie jest moja wina. Astronomowie się tym zajmują od wielu dekad i nadal Idealnej świecy standardowej z nich się nie da zrobić. Ale gdy się będzie dało zrobić, no to będziemy mogli obserwować i mierzyć parametry kosmologiczne we wszechświecie dużo dalej niż super 1a. To trzymamy kciuki i będzie się z tego, co pan mówi, jeszcze dużo działo w astronomii pozagalaktycznej i w tej astronomii zajmującej się kwazarami. Pan profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego zgodził się być gościem radio naukowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio naukowe. Serdecznie dziękuję za uwagę. Jak się Wam podobała rozmowa? Może ciekawi jesteście rozwinięcia wątku meteorytów? Dajcie znać koniecznie. Zapraszam też na radionaukowe.pl. Znajdziecie tam transkrypcję tej rozmowy, a także innych rozmów oczywiście. Również wyszukiwarkę odcinków, mapę naszych podróży, materiały dodatkowe i inne fajne elementy. Nowa piękna strona mogła powstać dzięki wspierającym nas na patronite.pl, kośnik radionaukowe, ukłony do samej ziemi. A w kolejnym odcinku wybieramy się do Gdańska na Politechnikę Gdańską. Będziemy rozmawiali o tym, jak niesamowity potencjał do wykorzystania w elektronice mają diamenty. Polecam już teraz, a tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!